Dzień dobry. Witam wszystkich na kanale Okiem Żeuskiej, a pozdrawiam tych, co warto. Szanowni Państwo, chciałabym dzisiejszym odcinkiem zainaugurować pewną praktykę, którą jak sądzę Państwo zechcą zaakceptować, w przeciwieństwie do youtuberów, którzy wyciągają do Państwa ręce po pieniądze, ja nie, ja będę Państwu rozdawać wartościowe książki. Dla tych widzów, którzy przyczynią się do rozwoju intelektualno-społecznego nas wszystkich i także do rozwoju tego kanału, albo poprzez zamieszczanie wartościowych, merytorycznych, uzupełniających komentarzy, także krytycznych, bardzo doceniam, nie obrażam się, proszę Państwa, o to, nie robię tu obrazy uczuć religijnych, tylko dlatego, że ktoś się ze mną nie zgadza i nie podziela moich przekonań i mojego punktu widzenia. Taki przytyk, Państwo wiecie, jeszcze będziemy o tym mówić. Tylko uważam, że konstruktywna, merytoryczna krytyka jest tym, co pcha nas do rozwoju, co prowokuje nas do myślenia, co najmniej do zastanowienia. Bardzo mile widziane, krytyczne, konstruktywne i wszelkie inne merytoryczne komentarze. To jest raz. Ale zwycięzcą dzisiejszego odcinka będzie ta osoba, ten widz, który przyprowadzi na kanał co najmniej trzech nowych widzów i przyprowadzeni nowi widzowie piszą w komentarzach, od kogo przychodzą. Szanowni Państwo, książka bardzo wartościowa i bardzo na czasie. Tak jak w opisie zaznaczyłam, jest to książka pod tytułem Amerykański Reset, Stany jeszcze zjednoczone od podszewki. A dziś chciałabym porozmawiać z Państwem o kulisach polityki i władzy, rozgrywek politycznych, które są stałą rzeczywistością życia politycznego i także społecznego, bo życie polityczne decyduje o życiu społecznym, czy tego chcemy, czy nie. Natomiast w szczególny sposób nabiera mocy, wyrazu i rozpędu w okresie bezpośrednio przedwyborczym, w którym się znajdujemy. Jest początek kwietnia, jak to dla Państwa nagrywam, i na polskim polu chcę posłużyć się jaskrawym przykładem Konfederacji, która jeszcze do niedawna, czyli mniej więcej do pozornej rezygnacji pana Korwina z prezesury partii, która wcześniej nazywała się partią Korwin, a obecnie Nową Nadzieją, Konfederacja, proszę Państwa, do tego momentu, do tej cezury czasowej była partią prorosyjską, ale tylko pozornie. Obecnie natomiast od czasu przejęcia sterów władzy przez pana Mentzena Konfederacja całkowicie o 180 stopni odwróciła narrację i jest wściekle antyrosyjska i proukraińska. Ciągle ci sami członkowie, którzy obdarzali zaufaniem poprzedni kierunek, obecnie wydają się nie zwracać na to uwagi. To jest jedna sprawa, proszę Państwa. A ja dzisiejszy swój wywód w związku z tym zacznę od tego. Ocenę, czy to są wyborcy, czy to są wyznawcy, pozostawię Państwu. Wszystkie ugrupowania mają i wyborców, i wyznawców. Wyznawcy to ci, którzy bez względu na okoliczności, oszustwa widoczne, widoczną, oczywistą zmianę retoryki, zmianę kursu, dalej udzielają poparcia danemu ugrupowaniu jakby nigdy nic. To jest, proszę Państwa, pewna forma fanatyzmu i z tym się nic nie zrobi. Zostawiamy tych ludzi, gdzie są. Natomiast w okresie, cały czas pomiędzy wyborami, w okresie kadencyjnym, ale zwłaszcza w okresie przedwyborczym, cała zażarta, zacięta walka polityczna toczy się o wyborców, czyli ludzi, którzy myślą i którzy w razie nieuczciwości, zmiany kursu, zmiany retoryki, nierealizowania założeń i obietnic, rezygnują z obdarzania poparciem daną partię i dalej już na nią nie głosują, to są wyborcy, to są ludzie rozumni, rozsądni, nie uwikłani ideologicznie i nie uwikłani demagogicznie, którzy nie dali się wciągnąć w demagogię, którzy po prostu myślą sami za siebie, myślą samodzielnie, to są wyborcy. Jest jeszcze, proszę Państwa, trzecia grupa, o którą toczy się zacięta walka polityczna. Są to osoby niezdecydowane. I te właśnie osoby niezdecydowane stanowią języczek uwagi w każdych wyborach. O te osoby niezdecydowane toczy się najzaciętsza walka polityczna. Osoby niezdecydowane stanowią około 8 do 10% wyborców mających prawo wyborcze
i razem, proszę Państwa, ze świadomymi, krytycznymi wyborcami, którzy myślą samodzielnie, decydują o ostatecznym kształcie i wyniku wyborów. O tą właśnie grupę społeczną toczy się cała walka demagogiczna, wykrzykiwanie na noże, zabijanie wręcz hasłami, demagogiami, obietnicami, przerzucanie się w tych obietnicach. O tę grupę właśnie toczy się cała najzacięższa walka wyborcza, ponieważ cała reszta, co by się nie działo, co by nie wyszło na jaw, i tak pójdzie zagłosować na swoje ugrupowanie. Ta cała reszta, ten żelazny elektorat, ten beton, to są fanatycy, to są wyznawcy. W każdym społeczeństwie tacy są. Ale i oni, proszę Państwa, są niereformowalni. Nie warto tracić życia, czasu, energii i bić głową w mur. Ale pozytywna wiadomość jest taka, że to nie fanatycy i wyznawcy decydują o ostatecznym kształcie politycznym w danym państwie i społeczeństwie, tylko wyborcy krytyczni i niezdecydowani. I to jest nasza szansa. I to w szczególności podkreślam i na to kładę nacisk. Proszę Państwa, po zmianie władzy na szczycie partii, dawniej Korwin, a obecnie Nowa Nadzieja, obserwujemy kolejne zjawisko, na przykładzie którego wytłumaczę Państwu, jak odbywają się te oczywiste mechanizmy walki politycznej, które na co dzień w zagonieniu codziennym życiowym umykają nam z pola widzenia. Proszę zwrócić uwagę, że Konfederacja, przedstawiciele Konfederacji nie są dopuszczeni do mediów głównego nurtu znajdujących się w rękach PiS-u, Zjednoczonej Prawicy, obecnie jeszcze rządzącej. Nie są dopuszczani do TV PiS. Dlaczego? Ponieważ Konfederacja jako partia skrajnie prawicowa stanowi zagrożenie dla obecnie rządzącego PiS-u, ponieważ i w Konfederacji, i w PiS-ie znajduje się pewna grupa wyborców fanatyków. I tutaj zachodzi zbieżność i jest ryzyko po prostu skutecznej konkurencji i odebrania PiS-owi części tych fanatycznych wyborców przez Konfederację, bo Konfederacja może się fanatykom wydawać nawet bardziej pronacjonalistyczna i bardziej, proszę Państwa, skrajna niż nawet PiS w swojej wymowie, w całym tym bogoojczyźnianym ględzeniu, które w niczym nie popycha nas naprzód, a widzimy, czym się kończy, proszę Państwa, ideologiczne uwikłanie władzy. PiS, Zjednoczona Prawica, jest przykładem klęski dla społeczeństwa, dla gospodarki, dla państwa, dla jego handlu, dla jego polityki zdrowotnej, dla jego polityki demograficznej, dla jego obronności w każdej płaszczyźnie. Już nie mówiąc o klęsce w płaszczyźnie międzynarodowej i utracie, po prostu ośmieszeniu, wizerunkowym ośmieszeniu. To właśnie się dzieje, kiedy władza staje się zakładnikiem własnej ideologii, szanowni Państwo, własnej demagogii, na dobrą sprawę należałoby powiedzieć. Z tego też powodu rywalizacji politycznej przedstawiciele Konfederacji nie są dopuszczeni do mediów PiS-u. Za to hasają jak ta lala we wszystkich mediach strony przeciwnej, TVN i innych mediach akolitach, bardzo licznie. Dlaczego? A no właśnie, że właśnie z powodu ideologii i demagogii w tym wypadku nie ma ryzyka, że przedstawiciele Konfederacji bez ograniczeń emitowani i wpuszczani do mediów TVN i akolickich, nie ma ryzyka, że oni odbiorą, proszę Państwa, wyborców partii KOPO. Nie ma takiego ryzyka. Które zachodzi to ryzyko, jak powiedziałam, w mediach pisowskich. Natomiast zachodzi tu jeszcze jedno bardzo istotne zjawisko i to jest klucz tego wszystkiego. Jeżeli chodzi o wyborców krytycznych KOPO i wyborców niezdecydowanych, którzy w mediach, które oglądają TVN i akolici, obejrzą występy przedstawicieli Konfederacji, no to każdy rozsądny człowiek, który ma zarzuty i zastrzeżenia istotne, proszę Państwa, do KOPO, powie sobie: Boże drogi, ratuj się kto może, przecież ci wariaci nie mogą dojść do władzy, to już wybieram mniejsze zło i głosuję na PO-KO. I o to tutaj chodzi. Tak się ten mechanizm odbywa. Ja, proszę Państwa, uważam, że wszelkie skrajne izmy, zarówno religijne, jak i społeczne i polityczne, są niebezpieczne. Wikłają nas i wiążą ciężką kotwicą jak do dna, ograniczając rozwój. Widzimy to na przykładzie Zjednoczonej Prawicy, która cofnęła nas w rozwoju o 30 lat, proszę Państwa, będąc właśnie zakładnikiem własnej ideologii.
dlatego sprzeciwiam się wszelkim izmom, ale również widzimy na przestrzeni ostatnich 30 lat tzw. wolnej Polski, że wybór mniejszego zła również, proszę Państwa, nie doprowadził nas do niczego dobrego. Zjednoczona Prawica doszła do władzy, ponieważ buta i arogancja poprzedniego ugrupowania politycznego i również nadużycia, i również nieprawidłowości przekroczyły pewną miarę. Dojście do władzy Zjednoczonej Prawicy było wynikiem tylko narastającego niezadowolenia społecznego i tego, że poprzedni obóz rządzący nie odpowiadał na niezadowolenie społeczne i na słuszne postulaty obywatelskie, których był świadom. Jak powiedziałam, buta i arogancja wzięła górę. Rachunek za to płacimy dziś my wszyscy. Pytanie, proszę Państwa, czy należy w dalszym ciągu upierać się przy wyborze mniejszego zła? Czy też, sprzeciwiając się wszelkim izmom i wszelkim logiom, które w polityce nie powinny mieć miejsca, bo polityka jest jak matematyka. To jest, proszę Państwa, zimna gra, wyrachowana, a miejscami cyniczna. I kto jest inny, ten przegrywa. Niestety nasze państwo i nasze społeczeństwo jest tego przykładem. Serdecznie namawiam, ażeby zechcieli Państwo wziąć pod rozwagę odejście również od tego, aby głosować na mniejsze zło, ponieważ mniejsze zło jest w dalszym ciągu złem. Jeżeli beczka miodu zostanie zainfekowana niewielką ilością substancji skażającej, to cała beczka jest do wyrzucenia, proszę Państwa. I dokładnie tak to się dzieje w społeczeństwie. Jest alternatywa, jest ruch, którego programowym założeniem jest to, że w naszym kraju jest miejsce dla każdego. Dość wojny polsko-polskiej, czas na zajęcie się w sposób racjonalny gospodarką, uporządkowaniem, zwłaszcza uproszczeniem systemu finansowego, systemu fiskalnego, zlikwidowanie opresji fiskalnej, proszę Państwa. I także ukrócenie, odchudzenie bardzo rozbudowanego i opresyjnego dla przedsiębiorców, a także już i dla zwykłych ludzi systemu prawnego, gdzie wyrastają jak grzyby po deszczu dziesiątki tysięcy ustaw i rozporządzeń, nad którymi nikt już nie panuje. Nawet my, prawnicy, miewamy już z tym kłopoty. Po co to jest tworzone? Kto to robi? Komu ma to służyć? System prawny powinien być spójny i przejrzysty, a polski system prawny tego, proszę Państwa, paradygmatu od dawna nie spełnia i o tym się w ogóle nie mówi. A przecież każdy, kto miał styczność z urzędem, próbował załatwiać jakiekolwiek sprawy urzędowe, natykał się na mur biurokratyzacji. Wydłużony czas postępowania, dużo biegania, dużo nerwów. W końcu człowiek załatwi, ale jakim kosztem? Czy tak powinno to wyglądać? Sądzę, że nie. Zupełnie schodzi to z pola widzenia i mam wrażenie, że wszystkie partie, które obecnie stają w szranki, te partie telewizyjne głównego nurtu, także i niestety partie PO-KO, choć te uważam za bardziej racjonalne i skłonne w ogóle do dyskusji społecznej mimo wszystko niż Zjednoczoną Prawicę, i to podkreślam. Niestety, proszę Państwa, ale taka jest prawda. Nie możemy być zakładnikami fanatyków i ludzi, którzy są uwikłani we własną ideologię i we własną demagogię. Jeżeli dopuścimy tych ludzi do władzy kolejny raz, wybierając mniejsze zło, to sami sobie jesteśmy winni. Proszę Państwa, jest alternatywa. Proszę tylko, ażeby w naszej rozpaczliwej sytuacji, którą już wszyscy widzimy, największa drożyzna i inflacja w Europie i bezpośrednie zagrożenie wojną, proszę tylko, ażeby Państwo zechcieli zapoznać się z programem Ruchu Dobrobyt i Pokój pana Macieja Maciaka. Nikt nie jest stygmatyzowany w tym ruchu, nikt nie jest odrzucany, nikt nie jest osądzany, bo nie podziela przekonań religijnych czy innych, absolutnie nie. Dla wszystkich jest w tym ruchu miejsce i interesuje nas nasze miejsce do życia. Innego nie mamy, Szanowni Państwo. Zróbmy tu porządek. To jest możliwe, tylko o tym, że to jest możliwe, mało kto bierze pod uwagę w ferworze ideologicznego okładania po głowie w bezpośrednim okresie wyborczym. A ja, proszę Państwa, proszę i apeluję. Nie bądźmy już wreszcie zaściankiem w sercu Europy. Dziękuję za dziś. Do następnego razu. Szanowni Państwo, suplement. Książka, którą dzisiaj proponuję Państwu jako nagrodę w konkursie Amerykański Reset, Stany jeszcze zjednoczone od podszewki, jest wartościowa między innymi dlatego, że pokazuje
w jaki sposób dualizm polityczny dwóch partii, zupełnie tak jak dzieje się to w Polsce, gdzie obserwujemy dualizm PiS-PO, doprowadził do upadku Stanów Zjednoczonych. Będę jeszcze recenzować dla Państwa książkę o Detroit, który było ośrodkiem przemysłu motoryzacyjnego, a obecnie jest to miasto widmo właściwie, autorstwa obywatela amerykańskiego, żeby nie było, że to ja. Niemniej wracam do tematu. Na całe szczęście ludzie zauważają, że dualizm polityczny i okresowo zmieniające się ośrodki władzy PiS-PO, czyli tak naprawdę nic się nie zmienia, przyczynia się jedynie do umacniania kolesiostwa i partiokracji, gdzie nikt nikomu tak naprawdę zarzutów nie postawił. Mówię o obu opcjach, bo i tu znajdują się tacy, którzy zasługują na zarzuty i na to, żeby stanąć przed obliczem prokuratora, ale dopóki będzie na polskiej scenie politycznej królował dualizm polityczny, dopóki ta scena będzie zabetonowana, to nie nastąpi, proszę Państwa. Dlatego namawiam Państwa przynajmniej do zapoznania się z założeniami ruchu Dobrobyt i Pokój. Ruch ten jest wolny od ideologii, od stygmatyzacji i przeciwstawia się wojnie polsko-polskiej. Wszyscy jesteśmy gospodarzami tej przestrzeni, jaką obejmuje terytorium państwa polskiego. Nas nie interesuje ideologia. My nie dzielimy na lepszych i gorszych z uwagi na przekonania czy też religię. Nas interesuje wyłącznie dobrze zorganizowane państwo i ekonomia stojąca na nogach, a nie na głowie. I to podkreślam, to jest wartość tego ruchu. Nade wszystko, proszę Państwa, my nie jesteśmy umoczeni. My do tej pory nie uczestniczyliśmy w żadnych układach ani meandrach władzy. Na nas nie ma tak zwanych haków ani żadnych innych kompromatów. My nie będziemy chodzić na niczyjej smyczy. Natomiast oczywiście rozsądni ludzie wiedzą, że w tej chwili Polska jest tak słaba i tak bez znaczenia, że może bardzo mało, bardzo mało i to boli. Ale te pół kroku, które można by zrobić obecnie, proszę Państwa, to niestety ani jedna, ani druga strona z duetu PiS-PO nie zrobiło, mając na uwadze, że już od pewnego czasu nasi nadzorcy biorą się za klapy z uwagi na narastającą rywalizację z Chinami. Arabia Saudyjska potrafiła wyjąć głowę z tej pętli z korzyścią dla siebie, proszę Państwa, Francja. No Niemcy na razie zachowują się jak się zachowują, ale Niemcy są pragmatyczne. Tam przeważy, proszę Państwa, interes korporacyjny i umowa społeczna. Ja w to nie wątpię i już dziś to Państwu zapowiadam, również tak jak kolejne konkursy. Natomiast my pomyślmy o sobie, o własnym interesie i o tym, że przecież nie możemy być tak niemiłosiernie obierani. Przywołując myśl znakomitego ekonomisty Miltona Friedmana, jeżeli płaci się ludziom za nic nie robienie, za bycie bezrobotnym, a każe się płacić podatki tym, którzy pracują, no to nic dziwnego, że jest się w biedzie i że narasta bezrobocie. Te pojawiające się, proszę Państwa, hasła przerażające dla mnie, szlachta nie pracuje. No przecież, to kto ma pracować? Skąd mają brać się pieniądze, proszę Państwa, pieniądze można dodrukować, tak, tylko że drukarki trzeba wyprodukować, tonery trzeba wyprodukować, energię trzeba wytworzyć i tego wszystkiego naprawdę może zabraknąć, całego tego łańcucha. Wydrukować pieniądze to najmniejsza sztuka, I problem koronawirusowy, gdzie ludziom płacono za siedzenie w domu, nic nie robienie i granie na PlayStation, za po prostu najzwyklejszą konsumpcję, dodruk pieniędzy na opłacenie tego, pokazał, że zasypywanie problemu dodrukowanym pustym pieniądzem niczego nie załatwia, a wręcz pogarsza sytuację. To wtedy, proszę Państwa, rozpoczęło się kręcić koło zamachowej inflacji, która gnębi nas dzisiaj. Plus pomysły PiS-u, który zajmuje się tylko tym, jak kroić na coraz drobniejsze części tort, na którym my pracujemy. Rząd powinien podejmować działania odwrotne. Rząd powinien wspierać rozwój, gospodarkę i innowacje, a nie zajmować się redystrybucją i wzmaganiem obciążeń podatkowych. Dziękuję Państwu. Do następnego razu. Szanowni Państwo, serdecznie zapraszam do subskrybowania mojego kanału. Bardzo proszę, kliknijcie też dzwoneczek, aby na bieżąco otrzymywać informacje o najnowszych nagraniach na kanale Okiem Żeuski. Jeśli uznacie, że treści warte są odsłuchiwania, jeśli się Wam podoba, proszę rozsyłajcie również i promujcie wśród swoich znajomych. Niech nas będzie jak najwięcej. Serdecznie pozdrawiam, ku chwale ojczyzny i mam nadzieję, że zobaczymy kiedyś Polskę wolną, szczęśliwą i bogatą.
Do usłyszenia, do zobaczenia. Wszystkiego dobrego.